W ogóle, żebyśmy uporządkowali pewne pojęcia, bo żyjemy w stanie chyba celowo wywołanego chaosu semantycznego. Do tego stopnia on już sięgnął, że na przykład wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler jest uważany za przedstawiciela prawicy i to w dodatku skrajnej. Lider partii narodowo-socjalistycznej, no to już zupełnie pomieszanie z poplątaniem. I w Polsce na przykład wielu ludzi uważa, że prawicą jest każdy, kto nie należy do SLD. No ale to nieprawda, bo na przykład pan Ikonowicz nie należy do SLD, bo on uważa, że SLD to są farbowane lisy, że to są zdrajcy z świętej sprawy socjalizmu, że prawdziwym socjalistą to jest on. Podobnie jak pan Sierakowski. I ja siedziałem z Ikonowiczem w więzieniu, więc jakby ktoś mu powiedział, że on jest reprezentantem prawicy, to on by się autentycznie obraził. On by się autentycznie obraził. W związku z tym proponuję, żeby przyjąć kryterium pozwalające odróżnić lewicę od prawicy, które nie wymaga wprowadzania się w żadne stany emocjonalne, nie wymaga przezywania kogokolwiek, tylko wymaga analizy programu politycznego ugrupowania. A konkretnie odpowiedzi na jedno pytanie. Jaki sposób podziału dochodu narodowego partia uważa za najlepszy? Czy podział dochodu narodowego przymusowy za pośrednictwem państwa, to wtedy, żeby nie wiem, co partia o sobie mówiła, to jest na pewno partią etatystyczną, a być może nawet socjalistyczną. Jeżeli natomiast partia uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek, to jest to na pewno partia wolnościowa, być może nawet prawicowa, jeżeli w dodatku ma konserwatywny punkt widzenia na sprawy społeczno-obyczajowe. I jeżeli dlaczego to kryterium jest takie ważne? Bo z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. No więc ważne kryterium. Jeżeli przyłożymy to kryterium do sceny politycznej, parlamentarnej, to widzimy, że w Sejmie nie ma ani jednej partii prawicowej. Ani jednej. Scena polityczna jest zdominowana przez partie etatystyczne bądź socjalistyczne. I Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjalistyczną jak najbardziej. Etatystyczną to na pewno. Ideałem, moim zdaniem, ideałem pana Jarosława Kaczyńskiego jest Druga Rzeczpospolita i to w okresie sanacji. Bo tu elementy socjalizmu były bardzo silnie obecne w programie politycznym sanacji. Przez sanacja właściwie upaństwowiała całą gospodarkę. Nacjonalizowała całą gospodarkę. Więc ta prawicowa partia nie robi. Prawicowa partia odwrotnie. Upowszechnia własność prywatną, a nie nacjonalizuje własność prywatną. Więc tu od razu widać te różnice.